Śledztwo w sprawie wczorajszego ogromnego pożaru hali przy ulicy Rzepakowej w Katowicach będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej Katowice Południe. Obiekty grupa Farmakol dzierżawiła jednemu z operatorów hulajnóg elektrycznych na wynajem, dostępnych m.in. na terenie Katowic. Dziś firma Farmakol wydała oświadczenie w sprawie pożaru. Straty są w trakcie analiz. Nieoficjalnie mówi się, że mogą opiewać nawet na kwotę 30 milionów złotych. Strażacy zostali wezwani na miejsce parę minut po godzinie 18. Sytuacja jednak z minuty na minutę stawała się coraz bardziej poważna. Zaniepokojeni mieszkańcy przestali obserwować sytuację ze swych okien i balkonów i powoli zaczęli opuszczać mieszkania. Gryzący ciemny dym był nie do wytrzymania. Ktoś tutaj ze strażaków powiedział, że czemu państwo to chcecie wdychać i kto może, żeby po prostu do znajomych czy do bliskiej rodziny, dalekiej, gdziekolwiek. I ja byłam u znajomych. Wróciłam dzisiaj dopiero około 10 godziny. Wydawało mi się, jak przyjechałam, że nie czuć, a teraz wyszłam z mieszkania i jednak czuję. W momencie zdarzenia służby apelowały do mieszkańców, by zamykali okna. Obecnie badane są przyczyny pożaru. Wiadomo, że nikt nie ucierpiał. Na miejscu zdarzenia działały łącznie 22 zastępy, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany o godzinie 21:25. Wtedy też kierujący działaniem ratowniczym przekazał do stanowiska kierowania komendanta miejskiego informację o tak zwanej lokalizacji pożaru. Ci, którzy byli zlokalizowani bezpośrednio w jego sąsiedztwie, nie kryli zaniepokojenia. Widać było ten smug dymu na pewno z wielu kilometrów. No, było kiepsko, no, było trochę strachu. Spaliło się. Nie? No, przecież widać tak naprawdę po całym budynku, że tam była taka wysoka temperatura, że te szyby powypadały i tak cud, że ten budynek się nie zawalił. Jak informuje firma Farmakol w swoim oświadczeniu, pożar nie dotyczył aktualnie używanej infrastruktury technicznej firmy. Od lat działalność prowadzi w innej lokalizacji. Straty są obecnie przedmiotem analiz.